Oczywiście dzisiejszy wątek jest naturalnie znowu kontynuacją wczorajszych, ale troszeczkę chcę, żebyśmy zaczęli patrzeć się też na tak zwaną codzienność. I co to znaczy zen w codzienności, czy ta postawa? Dlatego wczoraj i przedwczoraj dosyć sporo szkicowałem, na czym polega, nazwijmy to, fenomen troszeczkę świadomości, który my jako ludzie możemy opisać i doświadczyć. I coś jest parę takich ciekawych momentów, szczególnie na przykład jeden, który nazywamy często codziennością, a potem nazywamy coś na przykład duchowym albo świętym. Jeżeli to, co wczoraj powiedzieliśmy, troszkę się zbliża do rzeczywistości i do natury świadomości, którą troszeczkę doświadczamy i postrzegamy, to w tym kontekście codzienność jest właściwie, przynajmniej taką, jak ją dzisiaj nazywamy, czyli jeżeli nie jesteśmy zbyt doświadczeni, to dla nas codzienność jest przeżywaniem życia w sensie bardzo dualnym. Czyli ja, ty, my, robimy, nie robimy, jest tam, tu, wczoraj, jutro. Wszystko pojedyncze w skali przestrzeni, w skali czasu. To jest codzienność. I potem troszeczkę chcemy doświadczyć na przykład jedności albo innych rzeczy i do tego robimy jakieś tam ćwiczenia, wyjazdy i inne zabawy. I nadal ulegamy często tej ułudzie codzienność, potem coś specjalnego i znowu tak zwany powrót do codzienności. I w codzienności troszeczkę staramy się być lepsi jakoś. Ale chciałbym zaproponować Wam troszeczkę inne podejście, czy inną postawę, biorąc na serio tak zwane nasze ćwiczenie i z tym związane doświadczenie. To znaczy, jeżeli zaczynamy doświadczać świadomość, i zaczynamy się doświadczać jako świadomość. I zaczynamy doświadczać, że w zależności od okoliczności ta świadomość sama w sobie jest właściwie nieograniczona. Ograniczenia nie są, nawet to nie można powiedzieć, że świadomość się ogranicza, ale nasze skupienie się na czymś nam stwarza w tym momencie takie, jak się mówi, taki moment, jakby to było tylko to i tam. Czyli jak ja się skupię teraz na podłodze, to ona jest stała. I jeżeli ja się odwrócę wzrok troszkę szerzej, to wiem, że jest to wszystko troszkę większe. Ale mogę się znowu skupić tak. Albo tak. I zauważcie, proszę, to jest taki zawsze ciekawy fenomen, że my ulegamy ułudzie tak zwanego konkretu w sensie, że on jest ograniczony, oddzielony. Czyli na przykład jak wchodzisz tu do tego budynku na dół, to jest najpierw korytarz, powiedzmy, troszkę mały. Teraz wchodzisz po schodach, idziesz do twojego pokoju, mały. Nagle wchodzisz tu do tej sali, mówisz, o, jaka duża sala. Taka duża przestrzeń. Jak wejdziesz do, bo ja wiem, na przykład jakiegoś kościoła, świątyni, gdzie jest sala jeszcze większa, to jakie to wysokie, jakie to jest potężne i duże. Tylko co ciekawego jest, nim wejdziesz do tego budynku tu, albo do jakiegokolwiek dużej sali, czy świątyni, czy coś takiego, jesteś na tak zwanym dworze. A na dworze przestrzeń jest nieograniczona i tego nie realizujesz. Rozumiecie, to jest fenomen. Będąc na dworze, przestrzeń jest kompletnie nieograniczona. Wchodzisz do budynku, Jezus, jakie to jest duże. I to jest dosyć dobra analogia na świadomości. My sobie nie uzmysławiamy, powiedzmy, czy nie realizujemy, że ona cały czas jest nieograniczona. I przy takich małych niektórych momentach i ćwiczeniach nagle zdajemy sobie sprawę, że być może ona jest troszeczkę większa. Ale to nie jest różnica w sensie, ja mam kawalerkę albo dwupokojowe mieszkanie. To nie jest taka troszkę większa. Tylko to jest ta właśnie taka kompletnie nieograniczona przestrzeń, której dzięki nieograniczeniu w ogóle nie łapiemy.
My większe, mniejsze łapiemy dzięki porównaniu, a nie bezpośrednio. Dla nas przestrzeń, ta codzienna, taka właśnie, jest nieciekawa, bo nie mamy punktu odniesienia. I dlatego dla nas punktem odniesienia są przeróżnego rodzaju przeżycia i myśli i tak zwane przeżycia nie tylko myślowe, jak i czas, przestrzeń i tak dalej. I tam mamy punkty odniesienia, bo to jest większe niż tamto i tak dalej, i tak dalej. I to nam daje troszeczkę właśnie takie inne pojęcie. A tak naprawdę to wszystkie te domki, wszystkie kawalerki, wszystkie dwupokojowe, stupokojowe mieszkania, domy, wille i pałace są tylko i wyłącznie ograniczeniem poprzez ściany tej jednej wielkiej przestrzeni. Nic więcej. Jest tylko ta jedna wielka przestrzeń. I to, co tu jest, a to, co jest na zewnątrz, nie jest inne. Jest tylko ograniczenie ścianami. I to samo robimy myślami. Czyli nasza świadomość jest nieograniczona, chyba że cały czas myślimy i w zależności od czego, gdzie, jak i co, mamy wtedy poczucie ograniczenia. Dlatego właśnie całe nasze ćwiczenie polega na niczym innym, nie jak na jakimś wychodzeniu, tam burzeniu czegoś, nie tworzeniu tych wirtualnych ścian. To jest tak zwana postawa niemyślenia. I wtedy, w cudzysłowie, możemy sobie, czy się uświadamia rzeczywistość sama w sobie jako jedność i nieograniczenie. Bo jeżeli ja zrobię sobie te ścianki i powiem, teraz to jest mój pokój, a to jest twój pokój, czyli moje, twoje, lubię, nie lubię, większe, mniejsze, i mamy całą tą naszą zabawę. I tracimy kompletnie smak jednej wielkiej przestrzeni, w której to wszystko się dzieje, która we wszystkim jest. I to jest dosyć ważny moment, dlatego dla nas codzienność, tak zwana codzienność, to jest kawalerka dwupokojowe, trzypokojowe, willa z marzeniem o ogrodzie, balkonie i coś takiego. A cała reszta to jest być może oczekiwanie na coś specjalnego, jakieś inne przeżycie uczuciowe. Ale co dziwne, my tą przestrzeń cały czas nie zauważamy. Bo ona nie powoduje specjalnie wielkich uczuć. Zaraz wam powiem dlaczego. A my czekamy na przeżycie czegoś, na co zareagujemy specyficznym, czyli jakimś bardzo wielkim, ekstatycznym uczuciem. I to wtedy dla nas znowu jest ważne, świetne i tak dalej. I dlatego spieprzamy sobie cały czas ćwiczenie, jak i podejście do rzeczywistości, bo je chcemy ocenić uczuciowo. Czyli póki moje uczucie nie reaguje, to się nic ciekawego nie dzieje. I to jest szkoda. Tak samo właśnie wchodzisz gdzieś do budynku i jesteś, ach, jakie to jest wielkie. Ale na zewnątrz cały czas możesz tam być, no i nic, no jest zimno, ciemno, jasno, czy coś takiego, ale to cię specjalnie nie podnieca. Czy powiedzmy rzadziej. I coś bardzo podobnego dzieje się w tym ćwiczeniu. My właściwie nie zauważamy tego i siedząc, wcześniej czy później czekamy na coś lepszego. A to cały czas się dzieje. To jest ten problem tego siedzenia, jak i potem tak zwany problem codzienności. Ponieważ stricte dicto nie ma różnicy między codziennością a tak zwanym pojęciem zen. Chyba że codzienność dla nas jest faktem, że kompletnie zapominamy o istocie rzeczywistości. I to wtedy nam zaczyna coś brakować. Jak siedzisz cały czas w piwnicy czy w malutkim mieszkaniu, to marzysz o czymś większym. No ale wyjdź na dwór. Powiedzmy, sen byłoby po prostu doświadczeniem tej jednej wielkiej przestrzeni. Czyli jak wyjdziesz na dwór, połazisz, jesteś w górach, w lesie i tak dalej, to masz zupełnie inne uczucie rzeczywistości. I to już, powiedzmy, mogłoby wystarczyć. Dlatego mamy właśnie takie te podzielenie na normalne dni, czyli tak zwane codzienności, i potem na dni święte. Ale zauważcie,
że te dni święte mają fajną nazwę w różnych państwach. Różne nazwy, na przykład w języku polskim są bardzo fajnie nazwane. Czyli ten tak zwany dzień święty jest niedziela, a niedziela jest nie dzielić. Czyli to jest dzień, w którym nie dzielimy. Czyli nie wchodzimy w dualność, w którym nie ograniczamy. W tym dniu zwykle i w większości tradycji jest zawsze jakiś dzień, czy przynajmniej dni lub godziny święte. One polegają, czy to jest szabat, czy to jest piątek w islamie, czy to jest właśnie niedziela u nas. To jest dzień, w którym nie, tylko nie działamy, bo działanie jest dzielenie moje, twoje, dla ciebie, dla mnie. Dlatego ten dzień jest dniem, w którym nie pracujemy, bo ulegamy, pracując u łudzie, że dzielimy i robimy to dla siebie albo dla ciebie. To jest dzień, w którym zostawiamy wszystko. To jest właściwie sasen. To jest dzień sasen, gdzie, czy sabat to samo, w którym jesteśmy tylko i wyłącznie, nie dzieląc, uświadamiamy sobie istotę rzeczywistości. I to powinno nam wystarczyć do następnej niedzieli. Powiedzmy w ten sposób. Rozumiecie? Na tym jest to pobudowane, nawet w tradycjach religijnych. Czyli mamy to ćwiczenie, czy to uświadomienie sobie, rytmiczne uświadomienie sobie, jak właściwie jest, żebyśmy nie popadli w ułudę tego, co sugeruje nam narzędzie myślenia. Bo ono z biegiem czasu, jak nie mamy dostępu do niedzieli, to sugeruje nam po prostu podział z różnicy itp. itd. Dlatego jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli dni święte, ale święte nie są w sensie religijnym święte, tylko święte jest holy, a holy to jest zawsze całe. Holy, heilig po niemiecku tak samo, to jest nie specyficzne jakoś w związku z zachowaniem się według norm lub etyki danej religii, tylko słowo holy i tak dalej jest całość. Czyli znowu mamy albo cały, albo niedziela, niepodzielony, co jest summa summarum jednym i tym samym. Jak jest niepodzielony, to jest całe, albo w ogóle cała nazwa dla Dnia Świętego jest dzień cały. I to jest summa summarum w końcu dla nas też dobra wskazówka i ciekawy fenomen transreligijny i areligijny, że właśnie ta nazwa nie jest specyficznie powiązana właśnie z jakimś bóstwem, czy z czymś bardzo takim, powiedzmy, lokalnym, tylko jest nazwano pewną postawą świadomości. A więc nasz sasen jest summa summarum częstym uświadomieniem sobie, jak jest. I potem możemy cały czas powracać, ale już nie gubiąc się cały czas. Czyli nie próbujcie sobie teraz strasznie medytować w codzienności, bo to jest niepotrzebne. Jak pracujesz, to pracuj. Jak myślisz, to myśl. Tylko jak masz dostęp do całości, to się w tym tak nie zgubisz, czy nie będziesz tego tak traktować, jak my to często traktujemy, jako rzeczywistą rzeczywistość, jako coś bardziej rzeczywistego. Tylko, no fajnie, to byłem teraz na session, a teraz wracam do normalności, czy do rzeczywistości. Nie, ty byłeś w normalności, teraz zaczyna się wygłupiać od jutra. To jest zupełnie na odwrót. Rozumiecie, my jesteśmy w rzeczywistości, smakując jak jest, a potem bawimy się, jakbyśmy chcieli, żeby było moje, twoje, bo to jestem ja teraz taki ważny i tak. Rozumiecie? My wracamy do przedszkola. To jest idealnie na odwrót. Dlatego codzienność, tak jak my do niej podchodzimy i jak my się w niej ustawiamy, ma wątki troszeczkę tragiczne z tego powodu, że ona powoduje straszne cierpienie. Ponieważ jeżeli nie mamy tego dostępu i nie mamy świadomości całości, to dla nas to podzielone, ten poniedziałek, czyli ten, który jest, zaczyna się dzielić, i ten wtórny i tak dalej, czyli wtorek, to jest już niewesołe, bo tam walczymy o te uczucie i o tą identyfikację ja i moje. Tak, jakby tej niedzieli nie było. I to jest szkoda, to jest dramat. Dlatego możemy
sobie powiedzieć, czy przyznać się, że właściwie my bardzo rzadko przeżywamy niedzielę. Zbyt rzadko. Ona jest nie ma jeszcze tej siły poznania i doznania, żeby zmienić troszkę nasz tydzień. I nie w sensie, że potem przedłużamy niedzielę i od poniedziałku nie robimy nic. Nie. Możemy robić to bardzo dużo rzeczy, tylko troszeczkę w innym stanie świadomości, wiedząc jak jest. A nie walcząc tak silnie, czy broniąc się tak silnie, myśląc, że tak naprawdę to jestem ja i moje. Dlatego my nie zmienimy codzienności, nie zmienimy niczego bez tego typu doświadczenia. Bo sobie możemy nakładać z zewnątrz, że bądź grzeczny, miły i kochany, to jest wszystko fajnie, póki nie masz uczucia, że ktoś ci coś zabierze. To się kończy wszystkie kochanie i miłości, bo to jest moje i to dla mnie i to już teraz nie, bo teraz ty mnie uraziłeś, bo przestań, bo zostaw, bo. I koniec jakiejkolwiek wspaniałomyślności, ponieważ walczymy o czyste przeżycie na poziomie naszej tożsamości. A więc zobaczcie sobie, że ta niedziela, ta świadomość sama w sobie, czy ta rzeczywistość sama w sobie, ta nieograniczona, do której mamy cały czas dostęp, która przeżywana w codzienności jako jedność z tym, co jest, możemy nazwać miłością. I teraz jest bardzo ciekawy, przynajmniej z mojego przeżycia, fenomen, że my uważamy często, że miłość to jest coś, co się znowu ma, robi, daje, oddaje i tak dalej. Ty mnie kochasz, ja cię kocham, ty już mnie nie kochasz, ja cię kochałem. To jest coś, my sobie to tak znowu robimy, jakby to znowu było dwupokojowe mieszkanko. Ja mam więcej, ty masz mniej, ty mi dasz teraz, mogę być w twoim mieszkanku, bo jest większy, albo nie zabiera mi tego pokoiku i takie zabawy różne. A, szkoda. Jeżeli istnieje coś takiego, jak, nazwijmy to, to są tylko nazwy, świadomość, czyli ta absolutna jedność bytu, to być może to, co nazywamy miłością, jest przeżywanie konkretnej jedności bytu, czyli właśnie tego niedzielenia. To jest przeżywanie niedzielenia. I zobaczcie, co się z nami dzieje. Jeżeli my jesteśmy, czy kochamy, czy jesteśmy zakochani, to mamy też troszeczkę, jak się mówi, taką bardzo skierowaną perspektywę właściwie nie na to, co się dzieje. Czyli jak ty nagle jesteś zakochany, czyli z momentu na moment to, co przeżywasz, to jest otwarcie i pełnia. Ale my bardzo jesteśmy ukierunkowani niby na tą osobę, która nam to niby daje. Ale naprawdę nam nikt tego nie daje. Tylko dzięki być może różnym lekkim projekcjom i podobieństwom i wspomnieniem możemy się w obecności pewnej konkretnej osoby tak nagle odprężyć, nie bronimy się, to co mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj, że nagle doświadczamy jedności i pełni bytu tu i teraz. Tylko poprzez nasze uwarunkowanie jesteśmy bardzo zależni od pewnych osób i ich obecności. Podobne rzeczy dzieją się niekiedy mniej lub bardziej. Zobaczcie sobie, jak ty lubisz być w pewnym miejscu, a w pewnym nie. To znaczy, że w tym miejscu, w którym lubisz być, jesteś bardziej obecny. Te miejsca lubisz, bo one z różnych względów indywidualnych powodują w tobie stan zwiększonej obecności. A to nam się w cudzysłowie bardzo podoba. Dlatego lubimy być w obecności pewnych osób, lubimy być w pewnych miejscach. Jak nagle te miejsca się zmieniły, to wracamy tam do nich, to już nie jest to. Nie chodzi, czy to miejsce się zmieniło, tylko że efekt tego we mnie już nie jest taki, bo ja się troszkę bronię, już nie mogę się, nie jestem już tak obecny, jak byłem wcześniej. Czyli być może jakość tego, co nazywamy miłością, jest jakością przeżywania obecności jako pełni. Być nagle obecny. I to przeżywamy, jak jesteś nagle zakochanym, a miałeś wcześniej, czy mieszkasz w miasteczku, które ci się nie podoba, czy jesteś w pracy, która jest taka średnio na jeża, ale jak jesteś zakochany, to wszystko nagle jest super i okej.
Ponieważ nagle przeżywasz rzeczywistość z punktu widzenia pełni, a nie z tych walk takich o pojedyncze uczucia. Ta pełnia wygra z jakimkolwiek pojedynczym uczuciem, bo jest to zupełnie coś innego niż pojedyncze uczucie. I teraz jest dla mnie przynajmniej taki ciekawy fenomen, a mianowicie różnica według mnie między uczuciami a miłością, czy uczuciami a świadomością. Powiem coś być może, jak to się mówi, takiego dziwnego, ale uważam, że to można doświadczyć, przynajmniej, że to tak można opisać. A więc, miłość nie ma zbyt dużo do czynienia z uczuciami. Albo jeszcze dziwniej mówiąc, ja mogę, to rozmawialiśmy teraz w rozmowach osobistych, ja mogę kochać i nie lubić zarazem. Rozumiecie? To znaczy się, lubienie i nielubienie to są uwarunkowania. Żeby lubić lub nie lubić, żeby mieć takie i siakie uczucie, potrzebuje porównania i przeżycia. Dlatego niemowlę ma dużo instynktownych ruchów, impulsów, ale jeszcze nie ma uczuć. Żeby mieć uczucia, musi być dłużej obecny i skumulować i zapamiętać przeżycia, żeby móc je porównać. Porównanie przeżyć zaczyna produkować uczucie. Czyli on musi być dłużej obecny w ogóle na tym świecie i w ogóle być dłużej obecny, żeby móc czuć i zacząć porównywać. I wtedy jest przyjemne, nieprzyjemne, czyli przyjęte uczucie, nieprzyjęte uczucie. Na krótko jest tylko impuls. Dlatego pewnego rodzaju, powiedzmy to, byty czy stworzenia, niektóre dochodzą do stanu uczuć, na przykład dużo zwierząt ma bardzo zróżnicowane uczucia, ale dużo i nie. Ponieważ być może, żeby dojść do stanu uczuć, trzeba by mieć jakiś bardziej rozwinięty system mózgowy czy jakiś inny. Wiele zwierząt wychodzi na to, że ma instynkty, ale nie ma uczuć. Dlatego zwierzęta, które nie mają uczuć, mają o wiele inną pamięć, bardzo, o wiele bardziej krótką. I jest bardzo trudno je oswoić lub zrobić z nimi jakikolwiek trening. Nie nauczysz ich czegoś. Z braku pamięci, z braku porównania, z braku uczuć. Ale co ciekawego, uczucia są psychoreakcje, psychosomatyczne reakcje na to, co jest, porównane do tego, co było. Czyli one są bardzo ściśle, stricte dictu, związane z twoją osobistą, z historią twojej świadomości w tych okolicznościach, w których ona się rozwijała. Czyli coś powoduje ból, coś powoduje zagrożenie, coś znowu pozwoli mi się poczuć lepiej, śmiać się przy różne, jak to się mówi, różne odcienie uczuć. Ale miłość może być, miłość jest czymś, to jest fakt, który tak jak świadomość sama w sobie może się odbić w pewnych uczuciach, ale ona nie jest uczuciem. Rozumiecie, to jest różnica. Ona jest, jeżeli istnieje coś takiego jak miłość, istnieje coś takiego jak jedną świadomość, to przerasta jakiekolwiek odczucie i uczucie, ponieważ wszystko co czujemy, robimy z tego przedmiot. Znaczy, że czuję coś, ale miłość nie jest czymś. To nie jest jakiś obiekt, który ja sobie czuję albo nie czuję. To nie jest coś, co ja mam albo dzisiaj nie mam. To jest coś, co istnieje cały czas. To jest tylko kwestia mojego, powiedzmy, czy mojej świadomości i stanu bycia, a nie, że tego nie ma. Czyli niedziela może istnieć w każdym momencie. To jest tylko kwestia świadomości, a nie kwestia, że muszę czekać teraz do 7 dnia tygodnia albo coś takiego. Albo muszę czekać na pewną osobę, która jak będzie, to dopiero wtedy. Czyli zobaczcie sobie, to jest zresztą w tej chwili nawet neurobiologiczne mamy fajne potwierdzenie, że uczucia
odróżnieniu do instynktu są gdzie indziej ulokowane mózgowo, a mianowicie ulokowane w centrum doświadczeń i w centrum decyzyjnym, a nie tam, gdzie są instynkty. Czyli uczucia przechodzą przez koncepcję, a instynkt idzie na prosto. Czyli instynkt nie myśli, a uczucia przechodzą przez porównania, że tak powiem. To znaczy się, jak ty czujesz coś, to mówisz sobie, o, jakie to jest fajne, ale ktoś obok ciebie powie, no dla mnie nie. Ponieważ jego uwarunkowanie jest po prostu inne. Dlatego jest wtedy nam trudno się porozumieć zawsze na tych pułapach, ponieważ odczuwamy inaczej ze względów na naszą, na inną historię, z której pochodzimy. Także tam nie zawsze jest to samo. Właściwie nigdy nie jest to samo. Są podobieństwa, ale nie jest to samo. Ale to, co nas naprawdę łączy, łączy, nawet więcej powiedziawszy, to, co jest absolutnie jednym mianownikiem wszystkiego, to jest świadomość, jedność i miłość. Ale nie jak uczucie. To, co nas, co wszystkie mieszkania świata łączy, jest przestrzeń. Mała czy duża, ale zawsze przestrzeń, na cały czas jest. To jest zawsze ta sama. Każdy z nas tylko ją ogranicza, czyli definiuje jako moje i robi sobie tam parę metrów kwadratowych. Jeżeli nie mamy doświadczenia tej jednej wielkiej przestrzeni, czy tej jednej wielkiej jedności i miłości, to będziemy komuś zazdrościć, co ma 2 metry kwadratowe, więcej. Co jest ludzko zrozumiałe, ale patrząc się z tego pułapu, to niczym. Ale na tym poziomie przeżywamy lata. Rozumiecie? I to jest cierpienie, to jest tragedia. Jeżeli nie mamy tych innych dostępów i siedzimy na wyobrażeniu uczucie, to jesteśmy skazani na kawalerkę. A jak nie na kawalerkę, to nawet na większe mieszkanie, nawet na dom, ale i on jest w porównaniu do tego, jak jest, bardzo ograniczony. I wysiłek, że to jest moje, wysiłek ogrodzenia go, wysiłek jakiś kradzie, żeby nikt nie wszedł, żeby nikt nie zrobił, bo to moje, bo to nie można, bo to jest męczące. Mimo to każdy z nas, i to jest jakiś cud rzeczywistości, że ta właśnie wielka jedna świadomość żyje sobie właśnie w pokojach, że tak powiem, czy jako pokoje. I jakaś, całe nasze życie właśnie polega też na delektowaniu się i na przeżywaniu dzięki porównaniu. Być może bez tego nie byłoby życia takie, jakie znam. Ale to jest wszystko spekulacja, bo nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie wiemy, skąd to się bierze i nie wiemy w ogóle, dokąd to idzie, jaki to ma sens. Ale mamy możliwość głębszego przeżycia tego. I to jest ciekawy fenomen. Czyli w tym momencie, jak kochasz, to nie masz odpowiedzi na wielkie pytania, bo nadal nie wiesz, co będzie po śmierci i skąd, dlaczego w ogóle jesteś na tym świecie. Ale co ciekawego, nie masz specjalnie potrzeby zadawania tych pytań. To jest fenomen. Czyli fenomen zen, czy fenomen tego tak zwanego przebudzenia się nie jest zrozumieniem rzeczywistości, ale nie masz potrzeby tego, tych takich dlaczego. I nie, że tam coś wygasło, tylko po prostu czujesz satysfakcję pełnię. A w satysfakcji w pełni nie pytasz się dlaczego i po co. Jest to moment silniejszego delektowania się tym, co jest. I dlatego wtedy życie ma sens, bo się delektuje życiem. Ono ma sens, nie bo masz wytłumaczenie, tylko zmysłowo jesteś przy nim. Czyli zmysłowo go przeżywasz. I wtedy ma sens. Zobaczcie sobie w codzienności, jak rzadko dla nas życie ma sens, ile zmysłów my musimy wyłączyć, jak często i na jak długo, żeby przeżyć i robić to, co robimy dziennie. Myślę, że się zaczyna przy wstaniu i jak idziesz do łazienki, włączysz światło, popatrzysz się w lustro, to lepiej się nie patrzeć. Czyli oczka zamknąć, bo to, co tam widzisz, nie jest ciekawe. Także rozumiecie, to jest... Nam jest trudno wąchać. Nie pamiętamy o tym, tylko w pewnych momentach.
nam jest trudno dotykać. Raczej jak stoimy w autobusie czy gdzieś, to chcielibyśmy, żeby akurat tego wszystkiego nie było. Pewne rzeczy, które jemy i pijemy i tak dalej, możemy to tylko robić, ponieważ nie mamy wyczulonego smaku. Inaczej byśmy tego nie zrobili. Wiele czynności zawodowych, wiele zawodów, fabryk i innych są zmysłowo trudne do przeżycia, gdybyśmy byli przy zmysłach. Dopiero to czujemy, jak jedziemy na tak zwane wakacje, czy na inne miejsce, dopiero wtedy czujemy, pozwalamy sobie na oddech, pozwalamy sobie na rozluźnienie, wtedy pozwalamy sobie na bycie, przeżywamy znowu rzeczywistość zmysłową. Bez wielkich rzeczy. Tylko nagle znowu wąchamy, nagle znowu jesteśmy, nagle znowu dotykamy, nagle jesteśmy na bosaka, na trawie, czy na piasku i tak dalej. I to jest troszeczkę coś innego. I wtedy z biegiem czasu nagle pozwalamy sobie znowu patrzeć się inaczej, dotknąć kogoś, czy być dotkniętym. I nagle to jest inaczej niż właśnie w tym autobusie, gdzie jesteśmy tak. Czyli zobaczcie sobie, że kwestia naszej codzienności bez... Nie chodzi o sen jako taki, tylko mi chodzi o to, co można doznać i doświadczyć poprzez tak zwaną furtką nazywaną zen, ale jest dużo innych tradycji możliwości, żeby to doznać. To nie musi być wcale zen. Ale tutaj chodzi o pełnię i możliwość wtedy zupełnie innej jakości życia. Bez tego doświadczenia jesteśmy zgubieni. Wiele religii i różnych tradycji to potem nazywa już prawie, że demonicznie, jak zgubieni jesteśmy, jakie straszne to nam wszystko jest. Ale to nie jest straszne w sensie tam, że jesteśmy ukarani i tak dalej. My sami się karzemy. Rozumiecie, my jesteśmy, nawet to w chrześcijańskiej mistyce możemy tak powiedzieć, nawiązując na przykład do mistrza Eckharta, że my jesteśmy i piekłem, i tym diabłem, który sobie to robi. W jednym. To nie jest, że my jesteśmy ofiarami jakiegoś losu, czy jakichś tam innych czynności. Nie, my jesteśmy ofiarami powiedzmy błędnego działania, rozumowania i przeżywania. Czyli my sobie sami tworzymy to piekło. Dlatego my jesteśmy cały czas za wszystko w pewnym sensie bezpośrednio odpowiedzialni. Bo możliwość bycia w niebie lub bycia w piekle zależy stricte dicto od stanu naszej świadomości. Możemy być w jednym momencie tu i w jednym momencie tu. A to dla nas jest trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni, wytrenowani też socjalnie, kulturowo, że niebo to jest zupełnie coś innego i kiedyś, w zależności od tego zachowania, a całe życie to jest takie smutne i tak dalej, i tak dalej. Ono mogłoby być inaczej i mogłoby być inne. I wiele osób, które mają tego rodzaju przeżycia, żyją sobie inaczej, ale zupełnie niespektakularnie. Bo to nie jest nic spektakularnego. Siąść i po prostu delektować się byciem. To nikt zaraz nie stanie obok ciebie i powie, no jak fantastycznie, albo coś takiego, bo tego nie widać. A dla normalnego człowieka zupełnie tego nie widać. Także im lepiej trenujesz, i im głębsze masz doświadczenia, tym mniej spektakularne to wszystko jest. Trzeba mieć dobry wzrok i być sam dobrze wytrenowanym, żeby to u kogoś zauważyć. Dlatego też w codzienności nie róbcie jakichś duchowych zabaw, w sensie, że jestem teraz bardzo uważny albo coś takiego i piję tą herbatę 2 godziny zamiast 10 minut. Albo. Rozumiecie, to zaczyna być tylko dziwne. Ale nie róbcie jakichś tam duchowych takich inscenizacji jakichś, że ja teraz idę bardzo wolno, albo teraz jem to śniadanie, teraz to mi zepszy, tak sobie biorę i tak dalej. Rozumiesz, to jest, pomijając, że to jest kabaret duchowy, to nie ma żadnych innych historii. Żyj po prostu normalnie. Ja ostatnio pamiętam u nas w ośrodku miałem jakąś rozmowę i już było czasowo dosyć ten i biegłem przez dziedziniec na wykład i stoi taka pani i mówi, no, żeby mistrz Zen tak biegł, to na mnie. Także to jest
widzisz sobie, jaki system byśmy sobie zrobili, bo to się lepiej, wiesz, bo znowu takie wszystko powoli to jest duchowe, za szybko to nie. Albo coś takiego. To zaczyna być tragikomiczne, ale takich mamy sporo różnych uwag właśnie, na czym ma polegać niby teoretycznie ta duchowość. Także tego rodzaju historie, ale my jesteśmy podatni bardzo na to. Także my staramy się potem nagle, wiesz, ubrać to, a nie to, a zjeść tak, a nie inaczej, bo to wszystko jest bardziej duchowe. A więc naprawdę uważajcie, żeby nie zrobić tego znowu jakiejś filozofii, jakiegoś nowego konceptu, czyli nowego mieszkanka. Obojętnie jakie, wszystko to jest konceptualne. Naturalnie, że coś może być zdrowsze, czy mniej zdrowsze. Ale nie musimy sobie to zrobić spektaklem. Ponieważ jeżeli jesteś bardziej obecny, to czujesz bardziej i czujesz i widzisz więcej, czyli tak zwane konsekwencje też. Jesteś w jednym momencie wolny robienia to, co należy zrobić, ale wolność ma następny krok też, że masz odwagę żyć konsekwencje tego, co robisz. A to dla nas już nie jest takie wesołe. Także jesteśmy przy tym, czujemy, widzimy konsekwencje i możemy robić jakąś lekką korekcję, przeprosić, zmienić i tak dalej. Czyli żyjemy, jesteśmy przeżywaniem, a nie jakąś obserwacją czegoś. Po prostu żyjemy. I w tym całym przeżywaniu tego wszystkiego, w tej zmysłowości tego jedzenia, tego dotyku, tego bycia, tak manifestuje się życie i będąc w nim o wiele silniej, uważam, przynajmniej w czystej praktyce, wynik byłby troszeczkę inny, dzięki tej zmysłowości. Zmysłowa jedność z tym, co jest, to jest przeżywanie miłości w codzienności. Zmysłowa jedność z tym, co jest. Jak ja czuję to, co jest, to jestem jednym z tym, co jest, to ja to kocham. Ale to jest obojętnie co. Czy to jest osoba, czy to jest przedmiot. Jeżeli ja jestem zmysłowo z tym, jeżeli ja zaczynam znowu, nie podoba mi się, nie chcę, nie lubię, w sensie nie stwierdzenia, o, to jest bolące, zobaczmy, co się dzieje, tylko odgraniczenia się, to jesteśmy znowu w tym, co mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj. Rozumiecie, to tworzymy znowu ja i nie ja, nie chcę, nie, i mamy podzieloną rzeczywistość na kawałki według moich zwykle uwarunkowanych uczuć. Dlatego doświadczenie miłości to nie jest doświadczenie przyjemnych uczuć. To jest zupełnie coś innego. To jest wymiar, który przerasta jakiekolwiek czucie, odczucie. To nie jest przedmiot. Ale on jest strasznie ważny, dlatego być może z tego powodu w wszystkich większych tradycjach zawsze jest, ma swoją wagę w tym sensie. Tylko on jest mylny, jeżeli go zrównamy z tak zwanymi uczuciami przyjemnymi i nieprzyjemnymi. Bo wtedy robimy z tego kawalerkę znowu. I to jest, powiedzmy, za smutne w stosunku do tego, co to naprawdę jest. Ale jak będziemy teraz przygotowywać się, czy znowu jutro po południu wracamy do tak zwanego domu, czy do normalnego życia. Czyli zostańcie w treningu. A zostanieć w treningu jest nie tylko pozwolić sobie częściej na niedzielę. To jest bardzo ważne. Żeby głębiej doświadczyć tą jedność tej przestrzeni. I dzięki niej pozwolimy sobie na bardziej zmysłowe bycie, na obecność, a ona jest zmysłowa. Nie ma obecności niezmysłowej. To jest wtedy jakaś obserwacja zdystansowana, to jest zupełnie coś innego. Dzięki temu możemy sobie pozwolić dłużej i częściej być. A to jest zmysłowe. To jest przeżywanie i to jest konkretna miłość i konkretne kochanie, bo jesteś jednym z tym, co jest. I nie myślcie znowu o takich wymiarach, to musi być zawsze i troszeczkę dłużej, żeby było dużo. Troszeczkę. Na zakończenie tylko taka mała sugestia. Wyobraź sobie w poniedziałek rano
wychodzisz na miasto, czy tam gdzieś do pracy, gdziekolwiek żyjesz. I wszyscy, do tych wszystkie osoby, w tych miejscach, w których oni są i pracują, są 10-15% bardziej zmysłowo obecni niż kiedykolwiek. Wiecie, co to by było? To jest nie do wytrzymania dla nas. Nagle wchodzisz do autobusu i ludzie są. Nie myśl na nim gdzie indziej, tylko on siedzi i jest. Patrzy się na ciebie, bo było prawie niemożliwe, by nie powiedzieć dzień dobry. Rozumiesz, bo oni są. A tak, wiesz, każdy jest tylko zamknięty sam w sobie, wszędzie i tak dalej, lekkie jakieś wyćwiczone, dzień dobry, do widzenia gdzieś w jakimś sklepie, a na tym się sprawa kończy. To znaczy się, brak nam tej obecności, także troszeczkę tego więcej, to byłby cud. Bo nagle zaczęlibyśmy żyć zupełnie inaczej. Ten potencjał tego życia stałby się zupełnym konkretem. I to byłby cud właściwie, który byłby trudny tak? Nagle widzisz, że to wszystko żyje i oni są, oni się patrzą na ciebie, ty się patrzysz. Jest zmysłowy kontakt, czyli przeżywanie życia. To byłoby zupełnie coś innego niż te wszystkie próby bycia lepszym, grzecznym, zdobycia czegoś i tak dalej, i tak dalej. Ta droga tych takich pedagogicznych przymusów różnych jak na razie nie prowadziła nas na jakieś większe osiągnięcia, chociaż mam już 3-4 tysiące lat kultury. Dlatego to byłby też przynajmniej jakiś ciekawy moment, ale on się zaczyna też od nas, czyli naszą obecnością. I to jest ciekawe. Przynajmniej gdybyśmy zaczęli właśnie ćwicząc rano, zacznij dzień kwadransem obecności, a nie mechanicznym pilotem. Wstajesz, idziesz tam, tu troszkę, tu zęby, kawa, radio i tak dalej. I myślami jesteś znowu, i wsiadasz w samochodzie, że jesteś w pracy, a w pracy jesteś znowu, co się dzieje w domu, a w domu jesteś znowu, co się będzie działo pojutrze, a pojutrze, co się będzie działo. Cały czas tylko gdzieś indziej. Zaryzykuj częściej być tam, gdzie jesteś. Tak? Bądź częściej tam, gdzie jest twój tyłek. To już by było dużo. Rozumiecie? Nie bądźcie szybci niż on w tym sensie. Przynajmniej troszeczkę częściej. I jak mówię, to trochę byłoby dużo. Jak 10-15%, może więcej nie damy, to są mistrzowie świata w tym sensie. Nie damy rady, ale to troszeczkę byłoby dużo. Dlatego zacznij na przykład dzień kwadransem sesem, a nie mechanicznym pilotem. I zobaczysz to ćwiczenie, co ta obecność z ciebie robi, co ta zmysłowość z nas robi, a nie my z nią. My nie jesteśmy tymi, którzy władają obecnością. My możemy tylko się przymknąć trochę i bronić się właściwie przed nią. Ale broniąc się przed nią, bronimy się przed życiem, bronimy się przed wszystkim i potem głupio cierpimy. Bo nam brakuje, bo nie mamy, bo potrzebujemy, bo nikt nie, bo i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy nagle znowu ofiarami, ale własnego losu, czyli własnej postawy. A więc w tym sensie sen, czy sasen, byłby bardzo, bardzo konkretną ryzykiem przeżywania i byciem troszeczkę bardziej obecnym. Czyli zrobić sobie tą niedzielę częściej w ciągu dnia. Tego niedzielenia. I tak były tak pracowały do dzisiaj zresztą, tylko potem to się troszkę pomieszało. Większość klasztorów, bo była praca i znowu był break, niedziela, czyli tak zwana modlitwa jako obecność. I znowu parę godzin pracy i znowu i. Rozumiecie, żeby zawsze była równowaga między tym poczuciem i pracą, żeby się człowiek nie zgubił w niej. Tak jak szybko sugestia nam powtarza. Dlatego cały czas są te ćwiczenia zwykle. To nie jest, żeby było jeszcze lepiej w codzienności, żeby jeszcze jakieś lepsze decyzje podejmował. To zupełnie nie o to chodzi. To chodzi wręcz przeciwnie, o to, żebym był naprawdę mógł sobie pozwolić znowu częściej odetchnąć tą dużą przestrzenią. To jest tak, jak otworzyć okno i zobaczyć, jak jest i nie siedzi w tym zatłoczonym czy atmosferycznie przy złym, tak zwanym zużytym powietrzu. To jest to ćwiczenie. Tak, otwieracie sobie częściej te okna na tą większą przestrzeń. Czyli przestańcie częściej
To na parę minut, nie musi być dużo, to mogą być 3 minuty, to mogą być 4 minuty, ale pozwólcie sobie na ten break taki, że to stanie trochę i jesteś znowu. I jesteś. To jest tam, w tym jestestwie jest to bezpośrednie źródło, a nie jako cel gdzieś twojego działania tam za 10 lat, jak ci się uda. To jest kompletna iluzja. Albo teraz, albo nigdy. I na tym polega sen. Teraz albo nigdy. Teraz, teraz, teraz. I na to sobie możemy pozwolić, obojętnie jaki masz zawód, obojętnie jaka jest twoja sytuacja osobista, zawodowa, zdrowotna, finansowa i tak dalej. Te dojście do źródła mamy cały czas. I to jest cud. I to powinniśmy dzięki temu się delektować, a nie sobie tam zazdrościć, czy chcieć mieć coś innego i uważać, że to wtedy będzie lepiej, będzie lepiej. Może być już teraz. I wiele z nas ma wiele takich przeżyć, że nagle, obojętnie w jakim stanie jesteś, nagle przeżywasz znowu przestrzeń, pełnię i cała jakość życia zmienia się z momentu na moment w tym stanie, w jakim jesteś, a nie dzięki różnym innym historiom. Także zaryzykujcie częstsze ćwiczenie sen, ale właśnie w tym sensie. Nie jako czekanie na coś, tylko jako realizację tych aspektów rzeczywistości, które są, tylko które my nie zauważamy poprzez bardzo stunelowany sposób bycia i sposób patrzenia.